Cześć, witajcie, ja jestem Wojciech, a to są nasze fotograficzne podróże. Zapraszam Was na rekonesans nowych miejscowości i nowych lokalizacji w Brodnickim Parku Krajobrazowym. Zapraszam. Dzień dobry kochani, wiem, jesteśmy w podróży po Polsce szukając wrzosów i znalazłem na internecie taki rezerwat okonek i tam wrzosy miały być. Niestety ich nie było, więc pomyślałem, że skoro tu już jestem, to wraz z Andrzejem, znacie Andrzeja już, wraz z Andrzejem zrobimy tutaj rekonesans nowych lokalizacji, które mogłyby służyć na fotografowanie, kiedy pojawią się już prawdziwe kolory jesienne albo zimą. Znacie już Pojezierze Brodnickie i całą tą okolicę, bo wam wielokrotnie ją pokazywałem, ale jesteśmy nad bardzo pięknym jeziorem. Tutaj jest jezioro, a tutaj jest Drwęca. Zobaczcie, co mnie otacza. Mgła. No jest po prostu magicznie. Jak chcecie się dowiedzieć, gdzie jestem, co robię i co mi z tego wyszło, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Chodźcie. Trzeci dzień podróży po Polsce busem. Pakuję się właśnie w Mostówce. Tu zakończył się poprzedni odcinek. Ja przed chwilą pakowałem do busa, wsuszyłem troszeczkę pościel, ładowałem troszkę baterię, korzystając z pierwszych promieni słońca. No żal się trochę żegnać z tym miejscem, wam powiem, bo jest naprawdę śliczne, ale chciałbym zobaczyć inne wrzosowiska. Także jedziemy dalej w podróż do Brodnickiego Parku Krajobrazowego i to jest w ogóle szok, nie? Że szukając wrzosowisk w Polsce natknąłem się na informację, że tam też są. Także miło mi bardzo będzie odwiedzić w miarę znajome strony i znowu może się będzie okazja spotkać z Andrzejem. Także chodźcie, jedziemy dalej odkrywać piękno naszego kraju. Zapraszam. No tu ruszamy na kolejną przygodę. Jadę odkrywać rezerwat okonek, który znajduje się w Brodnickim Parku Krajobrazowym. Wrzosowisko okonek, które znajduje się na terenie gminy Okonek w powiecie złotowskim, też miałem w planie, ale zabrakło czasu i musiałem to przełożyć na przyszłoroczne polowanie na wrzosowiska. Kilka godzin później, trasa na północ i zobaczcie, jaka zmiana klimatu. Całkowicie inny drzewostan, ciszej, bo tam, nie wiem czy zauważyliście, w poprzednim odcinku unosił się cały czas taki dźwięk tej autostrady, która była blisko. Niestety tak to jest. No, postęp cywilizacyjny następuje i nie ma się jak bronić przed tą ekspansją człowieka. Ale na szczęście jeszcze są takie miejsca, jak właśnie ten rezerwat przyrody Stręszek. Ja tutaj przyjechałem, bo znalazłem w internecie informację o takim też rezerwacie przyrody Okonek, który jest zaraz obok. My jesteśmy w ogóle w Brodnickim Parku Krajobrazowym, czyli w tych moich też dość ulubionych regionach. Tutaj pozdrawiam Andrzeja, z którym się zaraz pewnie tu gdzieś spotkam. No i właśnie Andrzej przyszedł na ratunek, bo mówię, że spacerowałem się dookoła tego jeziorka i ja tu jestem po wrzosy. Wrzosów nie ma, znaczy są, ale są w takich bardzo małych kępkach, gdzieś głęboko w lesie. Nie tego szukałem. A na zdjęcia jesienne jestem zdecydowanie za wcześnie. Ta podróż została skonstruowana tak, żeby poznać wrzosowiska, a tutaj no niestety raczej nie mam nic do polecenia wam. Natomiast skoro już tutaj jestem, to wybierzemy się w inne miejsce. Andrzej poleca, chodźcie. Jadę sobie do miejsca spotkania, które wyznaczył nam Andrzej. To jest kilometr stąd. I patrzę, nasza stara koleżanka Drwęca. I mówię, a zatrzymam się, przywitam się, zrobię jakiś pirodę dla was, coś ponagrywam, żebyście, wiecie, zobaczyli ją we wrześniowym świetle. I tak sobie myślę, kurczę, no,
Andrzej mnie po takich hasztach tutaj ciągał, tyle tysięcy komarów tam było, a tutaj patrzcie, piękne zakole za mną, można sobie auto zostawić, 3 w ogóle metry spaceru i od razu można zrobić jakieś foty. I tak sobie dumam nad całą tą historią, aż tu nagle na drodze wychodzi sobie chyba łoś. Ja po prostu naprawdę w ciężkim szoku, nie? I powiem wam szczerze, że zwierzę mnie całkowicie zaskoczyło, bo stanęło sobie na środku tej drogi i sobie patrzy. No wow, nigdy czegoś takiego nie widziałem, nie? Naprawdę nigdy. A tu po prostu, wiecie, udało mi się wyskoczyć do samochodu, założyć 70-200 i go troszkę sfilmować. Także widzicie go w tym momencie, mam nadzieję, ale sytuacja jest po prostu niesamowita. No po prostu wiecie, nie? Ja jestem w ciężkim szoku, ale podoba mi się to za kolej, podoba mi się jak to światło się tutaj rozkłada. I zanim Andrzej przyjedzie i pojedziemy odkrywać to jezioro, tak, bo nad jezioro jedziemy, to ja zrobię pierwszy kadr tego odcinka, którym będzie drwęca. Zapraszam. Tak jak wam mówiłem przed chwilą, ten łoś natchnął mnie, żeby tutaj zejść i zrobić taki kadr. Słońce jest już blisko złotej godziny i tutaj bardzo szybko zniknie, cała ta sceneria zaraz zgaśnie. A w momencie, kiedy ja się tu zatrzymałem i ten łoś wskazał mi to miejsce, bardzo ładnie tutaj grasowało słońce. Ono się przebijało przez te liście, raz doświetlało tą część, raz doświetlało tą część. Będzie dużo flar w tym zdjęciu, bo miałem idealne promienie na obiektyw, ale chciałem, żeby było takie. Chciałem, żeby było takie, wiecie, radosne, mimo że jest wrzesień, za chwilę zacznie się jesień i kolory się zmienią, to chciałem, żeby była jeszcze radość z tych ciepłych dni, bo noce już są zimne bardzo, a w ciągu dnia jest naprawdę fajnie. Wybaczcie, że się tak obganiam, ale naprawdę no jestem w końcu nad drwęcą, więc muszą żreć. W każdym razie zapraszam was do niespodziewanego pierwszego kadru tego odcinka. Zapraszam. Jesteśmy nad jeziorem Njelbark i wydaje mi się, że trzeba będzie zinterpretować ten mój przyjazd tu jako przygotowanie się na ewentualny przyjazd jesienią, bo tutaj jak kolory się pozmieniają, to będzie absolutny kosmos. Wrzosów nie znalazłem, a jesteśmy na podróży w celu poszukania tych wrzosów, także wybaczcie, ale to jest taki odcinek numer 2 tej podróży i to będzie scouting tego miejsca. Zaprezentuję wam zaraz fajny kadr, który jeszcze przed chwilą mienił się w fantastycznych promieniach zachodzącego słońca, a tutaj to słońce zachodzi inaczej niż ja jestem przynajmniej przyzwyczajony. Ale takie fantastyczne symetrie jak przede mną to dawno nie widziałem i ten brunatny koror wyciągający, taka głęboka czerwień, która wyciągała tą symetrię z tego kadru, po prostu no bardzo ładne. I jeszcze jest ciekawostka taka, że światło rozchodzi się do rogów w tym kadrze. Ono w środku jest jakby mniej intensywne, a tracą kontrasty się z racji na luminację znad tych drzew. I ja obramowałem to zdjęcie tak, żeby was troszkę oszukać, żeby was zmusić do interpretacji tej natury i tej symetrii tej natury, która jest przełamana po lewej stronie jednym opadającym drzewem. Także spektakularnego zachodu dzisiaj nie będzie, ale liczę na wschód, bo tak jak to było w Mostówce w poprzednim odcinku, a dla mnie to było dzisiaj rano. Wiecie, teraz jest pora na wschody.
zachody są takimi po prostu kropka nad i, natomiast wschody są wykrzyknikami. Także zapraszam Was na kolejne zdjęcie z tego odcinka. Zapraszam. Takie udało się złapać zdjęcie przy zachodzie. Ja zawsze chciałem takie zdjęcia robić, ale nigdy nie miałem odwagi, wiecie, bo zawsze starałem się zdjęcia robić takie, wiecie, żeby one się podobały szerokiemu gronu odbiorców, a teraz staram się robić coś, co rezonuje ze mną w krajobrazie. A jak tu przyjechałem, to te drzewa od razu do mnie w jakiś sposób przemówiły. Także zachód nie był spektakularny, ale w jakiś sposób mnie to zdjęcie bardzo satysfakcjonuje. Ono coś takiego niesie ze sobą, taki spokój w naturze, taką, wiecie, harmonię tej natury. Dobrze, jest już wieczór, jest po godzinie 8:00, za parę minut rozpoczyna się premiera, bo jest czwartek, prawie 20:30. Także bardzo się cieszę, że jesteście, że to oglądacie. Bo jest duża szansa, że w takim razie byliście w poprzednim tygodniu i też to oglądaliście. Zabieram Was na kolejną premierę odcinka. Zapraszam. Takimi klimatami powitało nas jezioro Nielbark w warmińsko-mazurskim. Jest godzina 5:30, wschód słońca jest za pół godziny. Ja czekam na Andrzeja, bo ma tu zaraz przyjechać i będziemy razem fotografować. Kadry już mamy wybrane, ale no czekam na to piękno, bo wiecie, podwalina jest przepiękna. Już jest wszystko przygotowane. No, fenomenalny klimat, także zostańcie i chodźcie ze mną, bo będziemy komponować, mam nadzieję, bardzo ładne kadry o wschodzie i przed wschodem. Chodźcie! Więc tak prezentuje się pożwirowe wyrobisko, które siła natury przekształciła w tak urokliwy zbiornik wodny. Myślę, że niemałą rolę odegrała tutaj drwęca, z którą to jezioro ma bezpośrednie połączenie. Przez to odbywa się tutaj okresowa migracja ryb, a to uczyniło z tego miejsca bardzo bogate łowisko dla wędkarzy. Fotografujący w tamtych rejonach nazywają to miejsce krainą wiecznych mgieł, bo wiele poranków otula właśnie ta magiczna aura niepewności. Dla mnie to wyjątkowy moment dnia, bo wiele popularnych miejsc ma się tylko dla siebie lub spędza się ten czas w towarzystwie osób, które umieją docenić ciszę. Jeśli czujesz, że brakuje ci czegoś w życiu, że każdy dzień wygląda tak samo i przestajesz widzieć sens tego wszystkiego, to wybierz się kiedyś na jesień na wschód słońca nad jezioro. Usiądź nad brzegiem i obserwuj, jak wstaje nowy dzień. Może to wiele nie zmieni, ale jak trafisz na takie warunki jak ja dzisiaj, to założę się, że na długo zapamiętasz ten dzień. Ale nie zapomnij o czymś na komary, bo nie zapomnisz tego dnia do końca życia. Witajcie przy pierwszym kadrze tego przedschodzia. Wschód mamy za już w tym momencie. Ale z racji, że jesteśmy na Brodnickim, czy w okolicach Brodnickiego Parku Narodowego i po Jeziorzu Brodnickim ogólnie,
no to ten schodzik będzie dopiero za chwilkę, bo on jest przykryty linią tego lasu, który jest za mną. Zobaczcie, jak wysoko mam statyw. Mam piękny kadr takiej wysepki, która jest otulana mgłą, ta mgła się pojawia i znika. Z aspektu technicznego chciałbym mieć do tego zdjęcia delikatny filtr połówkowy. Niestety nie mam do tego obiektywu, a tutaj nam ta luminacja do góry ucieka i ja bym sobie mógł ten kolor i ten fajny kontrast tam z powrotem ściągnąć. Natomiast rozpiętość tonalna dzisiejszych lustrzanek pomoże mi sobie z tym poradzić. Tak naświetlam, żeby ta wartość tych pikseli była zawarta w RAW-ie. Sorry za taki techniczny język, ale niektórzy z Was też fotografują i pewnie zrozumieją, o co mi chodzi. Generalnie scena mnie zachwyciła. Ciężko przejść wobec tej wysepki, po prostu nie zwróciwszy na nią uwagę. Więc to będzie tematem tego zdjęcia. Ale ostrość nie jest na tym ustawiona. Ostrość jest na tym pierwszym planie, który mamy tutaj zaraz za mną, bo on dość dominuje w tym kadrze. Chciałem, żeby było wszystko ostre, wysoka przysłona, dłuższy czas naświetlania. Mgła się zmienia, kolory się zmieniają. Ja chyba wrócę do... może nad drwęce, bo wiecie, tu jest taka sytuacja, że tak jak mówiłem wcześniej, tu jest jezioro, tu jest drwęca, no coś niesamowitego. Zapraszam Was do pierwszego zdjęcia z tego przedschodzia. Zapraszam. Słuchajcie, tutaj się cały czas dzieje kosmos. Właśnie nam wstaje słoneczko znad tej linii drzew. I teraz tak, w lewą stronę od tej wysepki, która była bohaterem naszego poprzedniego zdjęcia, jest taka linia drzew. Ona w tym momencie jest po prostu przefantastyczna. Wybaczcie, że ja tak będę robił jeszcze zdjęcia, bo tam, wiecie, tam się bawi natura, tam się bawi stwórca i on miesza po prostu tą mgłę z tą linią lasu. To fantastycznie po prostu wygląda. Ja zrobiłem to zdjęcie w poprzedniej wersji, ono jest po prostu bez koloru. A teraz z racji, że słońce wstaje nam z nad linii drzew po lewej stronie, ono dostaje koloru i to wygląda naprawdę fenomenalnie. Chciałem dla Was przygotować znowu skrawek. Obiektyw 100-400 pozwala mi te skrawki wyciągać z natury i z krajobrazu. I zaczynam się z tym obiektywem bardzo lubić, bo... Wiecie, ja kiedyś fotografowałem ultra szerokimi obiektywami. Ma być szeroko, ma być wszystko, wy sobie sami wybierzcie, co wam się podoba. I im dłużej zaczynam fotografować, okej, jak umiem skomponować, widzę szeroki kadr, to wezmę go jako pierwszy. Natomiast takie smaczki, jak teraz w tym momencie prezentuje mi się po drugiej stronie jeziora, zawsze mi się podobały, ale nigdy do tego nie miałem sprzętu. Teraz jest ten obiektyw i tak wiecie, coraz spokojniej, coraz bardziej w spokoju też ze sobą zaczynam czerpać dużo większe piękno i radość fotografowania detali krajobrazu, muskanego światłem, mgłą i różnymi innymi detalami, niż wiecie, takich szerokich kadrów, jakbym tu mógł. Mógłbym tu teraz stworzyć coś szerokiego, ale to jezioro mówi nie, 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 zrób ten kadr. Także z ogromną przyjemnością, bo to jest jeszcze dla mnie przedschód. Zapraszam Was do kolejnego zdjęcia tego odcinka. Coś pięknego. Coś pięknego. I łabędzie wpłynęły. Wiecie co? Wybaczcie, ale przed chwilą aż musiałem się normalnie uspokoić. Kadr gotowy, idę do Andrzeja, myślę, że coś jeszcze dalej tam sfotografuję. Robiłem sobie tylko takie zabezpieczenia ekspozycji i nagle wpływają łabędzie. Idealnie mi w tą scenę. Słuchajcie, no ja nie wiem, no natura po prostu nie...
Przed chwilą miałem pokazać, nie pokazałem, bo wpłynęło łabędzie. Urozmaiciły mi tą scenę 10-krotnie. Zapraszam was do tego kadru, który miał być przed chwilką, ale naprawdę doprawionego, dopieszczonego przez naturę tak, że tylko chylić czoła. Zapraszam. Kochani, to co tu się dzieje teraz o tym wschodzie, to jest jakiś absurd. Przed chwilą delikatne fragmenty mgły, muskane po prostu słońcem. Światło przez nie mówiło tak, wiecie, spokojnie, delikatnie, w fragmentaryczności, wiecie, łapanie, komponowanie. Cofam się dosłownie parę metrów od miejsca, w którym byłem. I co? Słońce wychodzi nam znad grzyw drzew, zaczyna świecić przez to, i tutaj kadr, no po prostu oszalałem, mówię, no szybko coś kąpnąłem, tu w ogóle przepiękne pajączki narobiły się ci, na nich jest w tym momencie rosa, po kącie się to pięknie odbija, to piękne złote światło tego poranka, no co tu się dzieje, to po prostu dziękować naturze i naszemu pięknemu polskiemu krajowi, że mamy takie fantastyczne miejsca. Słuchajcie, i stoję koło drwęcy. Tutaj jest jezioro i nie ma komarów. Zastanawiam się, czy są chore. Znaczy, ja ich generalnie za nimi nie tęsknię, ale jak ostatni raz tu byłem, to nie wiem, czy pamiętacie, wyglądałem, jakbym był szwedzkim stołem dla nich. W każdym razie nie chcę przedłużać, bo zaczynam gadać głupoty. Tam jest pięknie. Zapraszam was do tego kadru. Zapraszam. Piękne jest to jezioro Njelbark, nie? Przed chwilą mi tu kaczka latała, musiałem ją krzyczeć, bo mi pyskowała. Słuchajcie, ja w tych miejscach jestem po prostu zakochany. Jestem tutaj już po raz chyba trzeci albo jakoś tak, ale po prostu no, nad drwęcą to można mieszkać i mieszkać. I fotografować oczywiście. Słuchajcie, jak się to działo, bo ja muszę dojść do siebie. Jak się to przed chwilą działo, te wschody i to tak dalej. Jak to, jak słońce było zaraz nad horyzontem, to pokazywałem wam, jak wygląda okolica z drona. No i nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił chociaż jednego kadru z tego powietrza, więc w tym momencie zapraszam was do kadru z powietrza. Zapraszam. Słuchajcie, to będzie ostatnie zdjęcie tego odcinka. Zdaję sobie sprawę, że ten kadr byłby dużo lepszy,
3-4 minutki wcześniej, może 5, jak słońce było na górze koron drzew, albo troszeczkę jeszcze poniżej. Natomiast walczyłem z tym poprzednim kadrem i wydaje mi się, że to będzie kadr odcinka. Natomiast chciałem czymś zakończyć. Przechodząc, zobaczyłem znowu bohaterkę chyba pierwszego zdjęcia tego odcinka, czyli tą wyspę, mgły. No tu jest po prostu niesamowicie, fenomenalnie. Ja tutaj na pewno wrócę na jesień, chociaż w sumie jesień już jest, to ja tu wrócę. Brakuje mi chyba takiej pięknej, złotej polskiej jesieni w tych regionach. I gdyby się kiedyś znowu napatoczyły takie mrozy, jak były w zeszłym roku, czyli minus 20, to tutaj, tu też będzie fenomenalny krajobraz. Także jak będą takie mrozy, to też taką podróż po Polsce spróbuję sobie zaplanować, ale to już będę musiał mieć ogrzewanie. Ale dość o tym, co w przyszłości. W teraźniejszości jest ten kadr, który chcę Wam teraz zaprezentować. Zapraszam. Zobaczcie jeszcze przez chwilę, jakie cuda natury można zobaczyć na linii brzegowej tego jeziora. Wszystko oczywiście zależy od warunków, jakie zastaniecie i od pory roku, ale pamiętajcie, że aby w pełni cieszyć się pięknem takiego miejsca, należy na chwilę się zatrzymać, pozwolić sobie na oddech życia i docenić to, co mamy od natury w prezencie. Cieszę się, że znalazłem fotografię. Od pierwszego uderzenia lustra wiedziałem, że chcę robić zdjęcia. Nie wiedziałem tylko, jak ciężka, ale i jak piękna będzie ta podróż. I pięknie dziękuję, że w niej uczestniczysz. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Przyszedł czas podziękować gospodarzowi tych miejscowości, miejscówek, Andrzejowi. Dzięki za zaproszenie, znowu wspólne fotografowanie. Ja również dziękuję serdecznie. Bardzo było mi miło spotkać ponownie Wojciecha. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkich. I pozdrawiamy wszystkich z grupy, nie? Dokładnie, z grupy Obiektywnego Piękna Świata. Super. Trzymajcie się. Słuchajcie, kochani, to już wszystko na dzisiaj. Drwęca, pojezierze i to jezioro przywitało nas znowu naprawdę niesamowicie. Bardzo się cieszę, że szukając po internecie informacji na temat wrzosowisk natrafiłem na ten rezerwat Okonek, bo mimo, że się tam tych wrzosów nie dopatrzyłem, to po prostu znowu miałem okazję przyjechać tutaj i fotografować w tak pięknym miejscu w super towarzystwie. Wschód słońca był niesamowity. Niestety komary się już obudziły, chyba posłuchałem je z poprzedniej wypowiedzi i stwierdziły: nie, jesteśmy chore, zaraz ci tu pokażemy co i jak. Więc trochę zaczynają gryźć. Odcinek się już kończy, tyle kadrów udało się złapać, ja się muszę spakować, zgrać materiał i jadę dalej na północ, bo to już jest czwarty dzień mojej podróży po Polsce i jedziemy, zabieram rodzinę i jedziemy dalej szukać tych wrzosów. Dziękuję jeszcze raz, że byliście. Jeśli jesteście tu w czwartek o godzinie 20:30 na premierze, to dla Was specjalne i serdeczne podziękowania. Zostawcie proszę w komentarzu informacje, które zdjęcie z tego odcinka podobało się Wam najbardziej. Dziękuję wszystkim patronom, absolutnie każdemu jednemu. Jesteście fantastyczni, dzięki Wam się odbywa ta podróż. Ta pomoc jest naprawdę nieoceniona. Naprawdę jeszcze raz wielkie dzięki. Słuchajcie, tak jak mówiłem, to już koniec. Bardzo dziękuję za oglądanie do końca. Łapeczka w górę, jeśli się podobało. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, no to poproszę o subskrypcję. Słuchajcie, życzę Wam zdrowia i dobrego światła. Jadę dalej. Hej!